Cześć, witam serdecznie, z tej strony FizjoChris. Znajdujemy się w Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Stróżach, gdzie jestem fizjoterapeutą. Dzisiaj taki powszechny temat dotykający dużej ilości osób. Zgarbione plecy, zaokrąglone plecy. Przedstawię Wam w tej części, jak porozciągać zbyt napięte mięśnie, które ściągają tutaj łopatki i barki do przodu, przez co ta pozycja wygląda na taką zgarbioną. Porozciągamy się, pokażę ze dwa ćwiczenia takie, które są podstawowe, aby przejść dalej do wzmacniania mięśni i zabezpieczenia tej pozycji ciała. Kolejna część będzie właśnie zawierała te ćwiczenia wzmacniające, więc subskrybujcie kanał, żeby nie ominęła Was kolejna część. A teraz przechodzimy do działania właśnie z tymi zaokrąglonymi plecami. Skąd bierze się taka zgarbiona, pochylona pozycja ciała? Wyobraź sobie, ile czasu spędzamy na przeglądaniu telefonów, na przykład na czytaniu książki, jak wygląda nasza pozycja ciała, nasza pozycja kręgosłupa. Oczywiście patrzymy w dół, barki zapadnięte, tył rozciągnięty. Jeśli dłuższy okres czasu spędzamy w tej pozycji, to nasze mięśnie piersiowe ulegają skróceniu i organizm nie dostaje informacji, że te mięśnie powinny mieć inną długość, tak aby móc swobodnie na przykład wyciągnąć ręce w tył. Przemyślcie sobie, jak często przyjmujecie taką pozycję ciała, a jak często na przykład rozwieracie ręce w tył, próbujecie otworzyć klatkę piersiową. Zastanówcie się sami, możecie napisać w komentarzu. Więc ta pozycja sprzyja zaokrągleniu pleców. Wiadomo, takie czasy są, że spędzamy w tej pozycji bardzo dużo czasu, a mało czasu spędzamy na rozciągnięciu, na otwarciu klatki piersiowej. Sprzyja to również zaburzeniom w odcinku szyjnym kręgosłupa, bo jeśli klatka piersiowa jest zapadnięta, oczywiście próbujemy sobie kompensować, robimy łabędzią szyję. Odcinek lędziowy też jest nadmiernie napięty. Wszystko to się składa w taką całość, która niweczy nasze próby gdzieś tam przyjmowania na siłę prawidłowej pozycji ciała, powoduje znaczne dolegliwości w odcinku szyjnym, w odcinku piersiowym, bardzo często takie mocne pieczenie między łopatkami, więc dzisiaj się tym zajmiemy. Więc warto oglądać, warto ćwiczyć i te ćwiczenia, które ja za chwilę pokażę, są bardzo proste, ale stosowane często w ciągu dnia i przez dłuższy czas bardzo fajnie rozluźniają napięte struktury. I teraz tak, jeśli rozluźnimy napięte struktury, musimy wzmocnić struktury osłabione. Zobacz, w tej pozycji ciała mocno napięty przód trzyma tą pozycję, co powoduje mocne rozciąganie włókien mięśniowych, mięśni, więzadeł z tyłu ciała i one przez dłuższy czas ulegają rozciągnięciu. Stają się później osłabione i gdy puścimy tutaj przód, musimy dodatkowo dopiąć tył, co będzie w kolejnej części. Teraz przechodzimy do dwóch takich bardzo fajnych, skutecznych ćwiczeń, które pomogą Wam rozluźnić, rozciągnąć napięte mięśnie. Zapraszam do ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze przy użyciu takiego krzesełka. Dlaczego krzesło? Ponieważ krzesło ma taką fajną wysokość, która bardzo fajnie współgra z rozciąganiem tutaj mięśni piersiowych. I zobaczcie, pozycja będzie wyglądać w ten sposób. Cofamy kolanka w tył, łokcie blokujemy sobie na krześle i schodzimy tutaj delikatnie głową w dół, rozciągając klatkę piersiową. Delikatnie klatka piersiowa wędruje w dół i co ważne, nie robimy zapadnięcia tutaj w odcinku lędźwiowym. Są to współruchy, które staramy się tutaj wykluczyć, aby jak najefektywniej rozciągnąć klatkę piersiową i przód ciała. Zobaczcie, mocno dopinamy brzuch, schodzimy w dół i ja czuję rozciąganie przedniej strony klatki piersiowej. Hop, przytrzymujemy, oddychamy spokojnie. Nie spieszymy się, każdy robi w swoim tempie, tak aby poczuć, wyczuć to rozciąganie i przytrzymać 10-15 sekund. W późniejszym okresie czasu będzie już troszkę luźniej, będziecie w stanie nawet przytrzymać 20 sekund i tak jak teraz właśnie przytrzymujemy. Powtarzamy sobie około 5 takich seryjek. Możecie sobie troszkę urozmaicić kolana szerzej, ręce wyprostowane, gdy już dojdziecie do wprawy, będziecie ładnie zabezpieczać tutaj odcinek lędźwiowy brzuchem. Hop, przytrzymujemy i staramy się rozglądać w jedną,
w drugą stronę. Pod rękami, hop. Wzmacnia to rozciąganie po jednej i po drugiej stronie. To już jest taka wariacja, która wzmacnia rozciąganie. Hop. I patrzymy sobie na boki. Cały czas łokcie wyprostowane. Też często widziałem, że to ćwiczenie jest wykonywane w ten sposób. Łokcie zablokowane i schodzimy sobie w dół, rozciągamy. Też fajna sprawa, natomiast ja wolę tą drugą opcję z rękami wyprostowanymi. I to ćwiczenie właśnie możecie sobie wykonać w 5 seriach z przytrzymaniem od 10 do 15 sekund, tak aby było w miarę komfortowo, tak aby nauczyć się fajnie rozciągać klatkę piersiową i zabezpieczać cały tułów. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu wykorzystamy sobie futrynę. Na pewno widzieliście to ćwiczenie, ja też w kilku filmikach pokazywałem to ćwiczenie, ale jest bardzo skuteczne. Blokujemy sobie przedramię na jednej stronie futryny. Dodatkowo napinamy mięśnie brzucha i przechylamy tułów do przodu. Rozciągamy bardzo fajnie mięsień piersiowy, klatkę piersiową. Odblokowujemy tą zamkniętą postawę ciała. Pokażę w tą stronę. Przedramię zablokowane, łokieć na wysokości barku i hop. Mięśnie brzucha napięte. Wydech, idziemy do przodu i czuć fajne rozciąganie tutaj klatki piersiowej. Przytrzymujemy sobie też 10-15 sekund, oddychamy spokojnie. I zmieniamy sobie 5 razy na jedną stronę, 5 razy na drugą stronę. Bardzo proste, bardzo skuteczne ćwiczenie, porównywalne do tego z krzesłem, które można wykonać często w ciągu dnia i bardzo fajne efekty. Te ćwiczenia możecie wykonywać, tak jak powiedziałem przed chwilą, często w ciągu dnia, w przerwie gdzieś tam w pracy i fajnie rozblokować sobie tą zamkniętą postawę ciała. Gdy wykonacie sobie przez kilka dni właśnie kilka takich fajnych serii, przyłożycie się do tego, zobaczycie, jak fajnie te mięśnie zaczynają puszczać i jak ta pozycja już sama próbuje wrócić do fajnej takiej właściwej pozycji. Gdy jeszcze dodatkowo w tej drugiej części nauczymy się wzmacniać mięśnie, to pozycja będzie wyprostowana i nie będziecie musieli się martwić, aby blokować tą pozycję, aby się jakoś spinać, tylko już samoistnie będziecie fajnie przyjmować naturalną, prawidłową pozycję ciała, co zabezpieczy wasze ciała przed bólem i przed takimi różnymi współruchami, czy to łabędzią szyją, czy to mocnym napięciem odcinka lędziowego. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli podobał się filmik, zalajkujcie i czekamy na drugą część. Pozdrawiam serdecznie, Fizjo Chris.